zaczyna. Już jest okej. Okay. Teraz siedzimy na piwie z Michałem Gonczarskim. Michał Gonczarski, piwny bloger, pasjonat rowerów, założyciel warszawskiej grupy Pirac, czyli bajkerów jeżdżących custom bajkami. Poznaliśmy się na warszawskich premierach piwa Lebrowaru. Michał jest, zawsze był zdeklarowanym hopheadem i między innymi dzięki temu, kiedy przygotowaliśmy akcję promocyjną, zmianę naszego logo i dodatku Hopheads do naszej nazwy, Michał był również twarzą tej kampanii, wystąpił w jednym zdjęciu, w jednej grafice, która promowała nasz rebranding. I dzisiaj Michał nas oprowadza po Warszawie, pokazuje nam ciekawe miejsce. Michale, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Cudach na Kiju, jednym z fajniejszych warszawskich multitapów. W Warszawie multitapów jest teraz pełno, bo wiadomo, każdy jest inny, każdy ma inną specyfikę, inni barmani, inne piwa. Czym się różnią Cuda od pozostałych? Po pierwsze, Cuda mają bardzo fajną przestrzeń na zewnątrz, nie jest tutaj ciasno. Latem zjeżdżają się tutaj food trucki, więc każdy, kto lubi fajne jedzenie, może zjeść świetnego burgera, jakąś winszyznę, krewetki, makarony, co sobie tylko wymyślisz, wegetariańskie, niewegetariańskie, więc można to fajne kraftowe piwo wypić i jednocześnie zjeść coś fajnego. Na stałe także mają świetną pizzę. Jak ktoś lubi oldschoolowe zajawki, to też są flipery na dole, co też jest całkiem fajną opcją. Ja lubię Cuda także dlatego, że mają sporo stajaków rowerowych. No i jak przyjeżdżamy z ekipą odświeżyć się po jeżdżeniu lub czasem w trakcie, nie da się ukryć, że piwo świetnie uzupełnia elektrolity. Michał, właśnie no opowiedz, o co chodzi w rowerowej zajawce, w custom bike'ach? Bo... No custom bike'i to są tak jak piwo rzemieślnicze. Można kupić sobie górala z marketu za 500 zł, a można też sobie samemu złożyć fajny rower. Moja ekipa, rowery, na jakich jeździmy, to są czasami też rowery oczywiście fabryczne, ale są to głównie amerykańskie cruisery i customy, czyli po pierwsze rowery, na których nie popierniczasz 100 na godzinę, nie jesteś jak Szurkowski, nie dojedziesz pierwszy do mety, ale za to dojedziesz zrelaksowany i bez bólu pleców. Tak? Skutecznie i stylowo. Skutecznie, stylowo, powoli, rozkoszując się drogą, patrząc co dzieje się na mieście, pozdrawiając ludzi. No te rowery też są dość efektowne, więc ludzie się oglądają, pozdrawiają. Setki razy trzeba opowiadać, dlaczego taki rower. Panie, a co się na tym robi, a to do skakania, a to pewnie amerykański, a to cztery pensje i tak dalej, tak? Więc... Michale, co było pierwsze, pasja do rowerów, czy bardzo mocno pochmielonych piw? Chyba jednak jeszcze do rowerów. Moja historia z piwem jest w ogóle taka, że wiadomo, człowiek idzie do knajpy, zamawia piwo, ale to piwo mi za przesadnie nigdy nie smakowało. Ja mogłem wypić jedno, mogłem wypić dwa, nigdy więcej. Nie wiedziałem, co jest grane, aż do tamte parę lat temu, kiedy nic tego nizowego trafiłem na piwo Pinty. I potem kilka tygodni później, w knajpie, w której też dzisiaj byliście, w Meatloaf, trafiłem na Rolling Jacka. No i tak to się zaczęło. No i to był taki moment, kiedy te pasje się połączyły. No i razem z moją ekipą zaczęliśmy krążyć po miejscach, gdzie takie piwa można wypić. Dość takie kryzysowe połączenie, nie? Jazda na rowerze i alkohol. No właśnie, tak. Jak to z tym jest w ogóle? Wiecie co, ja wychodzę z takiego założenia. Zostawiacie rowery i wracacie na następny dzień po nie. Trzeba być rozsądnym człowiekiem, po prostu. Jeżeli rower jedzie 15 na godzinę po ścieżce rowerowej, to ja wypijając na przykład takie małe piwo, które powiedzmy ma tam 5%, no, mój refleks nie jest nijak upośledzony. Poza tym przecież takie piwa jak Radler, to są piwa, które powstały dla rowerzystów specjalnie. To są piwa, które powstały po to, żeby piwo ma dużo witamin, jest bardzo kaloryczne. Wobec tego po takim wysiłku warto się napić. Więc moje zdanie jest takie, że tak jak w wielu porządnych, cywilizowanych krajach europejskich, jak na przykład Holandia, gdzie nikt nikogo nie pyta, czy wypił jedno piwo, czy dwa, tylko czy zachowuje się odpowiedzialnie, jeżeli ktoś... Czyli przyjeżdżasz na rowerze, wypijasz lekkie piwo, wypijam małe. Lekkie piwo. Ja widziałem na twoim Instagramie, że często przyjeżdżasz też z synem tutaj. Tak, Cuda na Kiju to jest bardzo fajne miejsce, dlatego że właśnie, że można sobie usiąść na zewnątrz, zjeść pizzę,
posiedzieć z rodziną, więc ja tutaj także bywam w takich celach około piwnych tak naprawdę, gdzie piwo jest tylko takim tam dodatkową sytuacją. Czyli nie przyjeżdżasz na rowerze, nie tankujesz Crazy Mike'a do pełna? Nie, zdecydowanie nie. Jeśli by się tak zdarzyło, to bym ten rower zostawił albo zadzwoniłbym po kogoś, żeby mnie zgarnął. No wiadomo, nie jeżdżę pijany na rowerze, ale uważam, że rower i piwo to jest fajne połączenie. Nie ma nic fajniejszego niż zrobić 20-30 km, usiąść pośrodku lasu, wyjąć butelkę z plecaka, otworzyć, zrelaksować się, odpocząć, uzupełnić energię. Przecież takie kraftowe browary jak New Belgium amerykański, piwo mają w logo. Jednym z najsłynniejszych. Rower mają w logo. Rower mają w logo. Jednym z ich najsłynniejszych piw jest Fat Tire, prawda? Dokładnie na etykiecie jest rower taki typu jak my z Warsaw Brats jeździmy. Ja właśnie obserwuję wasz profil na Facebooku Warsaw Brats i często zazdroszczę tych właśnie weekendowych wypadów rowerowych w super miejsca. Szczerze poznaję Warszawę też między innymi przez wasz profil, bo naprawdę piękne miejsca przyjeżdżacie tymi rowerami. No, słuchajcie, to może obserwujcie profil Biratsów, będziecie wiedzieć, jak wygląda Warszawa z roweru, a nam, Michał, chyba pozostanie zrobienie piwa dla rowerzystów. No, namawiam już od dłuższego czasu. My możemy testować warki z Ale Laboratorium na rowerze, sprawdzać, jak to wygląda i będziemy z przyjemnością na pewno je pić. Jeśli ja tu już jeszcze mogę coś powiedzieć, to jest apel do wszystkich multitapów. Lubię pić ze snifterów małe piwo, ale większe piwa z noników czy innych to nie jest to. Zainwestujcie w teku na przykład. To jest taki fajny kształt. Ja wiem, że zaraz by wam wszystko rozkradli, ale duże piwa fajnie się pije jednak z takich szkieł, w których da się coś wywąchać. Wywąchać i poczuć smak. Nie oczekuję IPA Glass, ale teku mogłoby się pojawić. Drogie cuda. Czekam na teku. Dzięki, Michale. Michał Gonciarski, nasz człowiek w stolicy. Na rowerze. W Warszawie niewiele się działo, mimo tego, że funkcjonowała tutaj bardzo prężna społeczność piwnych fanów, piwnych geeków. Brakowało lokali, brakowało miejsc i przede wszystkim nie było żadnych premier. W sierpniu 2012 roku przyjechaliśmy tutaj z premierą piwa Amber Boy i Sweeney Crown. I to było dla nas zupełnie coś przełomowego. Początkową imprezę mieliśmy umówioną w lokalu 15 po 5, która mieściła się w pawilonach na tyłach Nowego Światu, ale dzień czy dwa dni wcześniej? Myślę, że to było maksymalnie dwa dni wcześniej. Dwa dni wcześniej dowiedzieliśmy się, że najemca wypowiedział umowę najmu osobie prowadzącej ten lokal i na gwałt szukaliśmy nowego miejsca, gdzie możemy zorganizować pierwszą w Warszawie premierę piw rzemieślniczych i w ten sposób trafiliśmy do Spiskowców Rozkoszy, lokalu, w którym po 3 latach niemalże odwiedzamy znowu. Dokładnie w miejscu, gdzie teraz siedzimy, przyjechaliśmy z wynajętym rollbarem i polewaliśmy pierwsze szklanki Sweet Cow i Amber Boya. Impreza była niesamowita i przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Kolejka osób, które stały po piwo, sięgała na drugą stronę ulicy. Czekać było trzeba na nalanie szklanki prawie 45 minut. Nikogo to nie zrażało, impreza była świetna, bawiliśmy się doskonale. A dzisiaj wracamy do Spiskowców, którzy znacząco się rozrośli. Pojawiła się druga sala, drugi bar, znacznie więcej piw. Co ciekawe, możecie tutaj się napić także piw z browarów, które praktycznie nie występują poza Warszawą. Także zapraszamy do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło.
Warszawa to dziesiątki lokali modnych, podążającymi za najnowszymi trendami, ale też są wśród nich lokale kultowe, prowadzone przez kilkanaście lat dla stałego grona stałych klientów, przez osoby z duszą, które same je witają i obsługują często. I takim lokalem jest właśnie Gorączka Złota, jeden z pierwszych lokali, który w Warszawie serwował Ale Browar. I dzisiaj spotykam się z panią Gosią, która prowadzi Gorączkę Złota. Od 18 lat, nawet już 18,5, także ten czas bardzo szybko leci. Tak się zawsze zastanawiam, że myślałam, że to jest aż wczoraj, a to tak, tak za szybko jakoś. A skąd w ogóle pasja do prowadzenia lokalu gastronomicznego? Pasja to była bardzo dziwna, to znaczy mój tata był kucharzem, to bardzo dobrym kucharzem. I akurat jak ja kończyłam szkołę podstawową, więc tata się rozchorował, więc ja tak chciałam być dobrą córką i poszłam do szkoły gastronomicznej. I stąd się wzięła gastronomia. A później jak już zaczęłam pracować w gastronomii, to tak już ja jestem osobą taką dosyć komunikatywną, więc bardzo lubię spędzać czas z gośćmi. I może to tak się to wszystko potoczyło. A proszę mi powiedzieć, bo na początku oczywiście 18 lat temu, kiedy powstała Gorączka, nie było jeszcze piw rzemieślniczych, kraftowych. No. Jak one się pojawiły, to jak one się znalazły w Gorączce Złota? Gorączce Złota znalazły się bardzo przez przypadek, bo my zawsze mieliśmy piwo Okrocin. Do tej pory mamy piwo Okrocin. Kiedyś znajomy pan Robert, taki mój bardzo sympatyczny pan, powiedział, że są inne fajne piwa, że można popróbować, a to niemieckich, a to litewskich, a to czeskich. To było z 6 lat temu. No i że można robić takie mini festiwale. No i zaczęłam takie mini robić festiwale. Pamiętam, jak postawiłam pierwszym browarem, pierwszy browar to była jednak Pinta i postawiłam butelki. I one były to jeszcze takie z pierwsza pomoc, czarna dziura, z takimi śmiesznymi etykietami. To było na, nie wiem, na piątym, czy na którymś, czy na szóstym festiwalu takim piwnym. I wtedy gości, wow, a co to jest? Bardziej brali ze względu na etykiety, niż dopytywali się o smak piwa. Zresztą powiem szczerze, że jak ja też zaczynałam w ogóle sprzedawać jakiekolwiek inne piwa, to często mi się język plątał, no i nie oszukujmy, że nazwy były dziwne, a w ogóle piwa style, to też jakoś tak nie wiedziałam, o co chodzi. Dopiero po czasie człowiek wie, ja już sama się dziwię, że coś o tym wiem, bo próbuję piw i też szukam jakiegoś tam swojego smaku, nie ukrywam. To proszę powiedzieć, jaki pani najbardziej styl do lubi? Do którego piwa pani najczęściej wraca? Oj, ja to lubię pszeniczne piwo i to powiem szczerze, że to jest chyba takie piwo, do którego bardzo chętnie wracam. A wiem, że Gorączka Złota jest znana z kultowej kuchni, to proszę powiedzieć, co to jest takim najlepszym potrawą, takim, co szef kuchni poleca w Gorączce Złota? Oj, tutaj jest problem, bo my polecamy wszystko. Ktoś powie, że to jest niemożliwe, żeby polecać wszystko, ale no nie oszukujmy się, każdy z gości ma inne kubki smakowe. I jednemu będzie najbardziej smakował nasz warkocz z polędwiczki wieprzowej, drugiemu będzie będą smakowały nasze burgery. Dużo osób chwali nasz tatar, a więc dlatego ta kuchnia jest zawsze mała, bo jest około 5 dań głównych, jakieś 2-3 zupy, bo oczywiście też jest bardzo chwalony nasz żurek, który jest, jak to mówią, że zawsze tak pyszny. Więc dlatego ja często robię takie zmiany, że nie jest to stała oferta, tylko oferty się zmieniają. Oprócz tego często mają to wpływ rezerwacje, które są robione u nas, bo na przykład ktoś przychodzi i mówi, no jutro poprosimy stoliczek i na przykład byśmy chcieli pieczone żoberka, czy jest możliwość? No to my oczywiście, bo nie ma problemu, bo mottem jest na wcześniejsze zamówienie, zrobimy wszystko. No prawie wszystko. To tak, Bartku, trochę jakby nas ktoś zapytał, które nasze piwo jest najlepsze i polecamy. Wszystkie, dokładnie. Dokładnie i też tą ofertą cały czas staramy się rotować. Bardzo dziękujemy i jeśli będziecie mieli okazję być w Warszawie, koniecznie odwiedźcie Gorączkę Złota, to niezwykle klimatyczny, bardzo ciekawy i rodzinny taki lokal, w którym widać pasję. A myśmy wczoraj próbowali tatara,
z 50 i na pewno jeszcze kiedyś tu wrzucimy. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję. Dziękuję. Drodzy hopheadzi, to już ostatni przystanek na naszym piwnym szlaku. Niestety nie udało nam się pokazać wszystkiego, co, gdzie warto w Warszawie pójść na piwo i zjeść ciekawe rzeczy, ale to nieskończony rozdział, będziemy wracać do Warszawy. Pamiętajcie, żeby samemu chodzić, samemu odkrywać, samemu pić piwo, bo miejsc w Warszawie jest naprawdę mnóstwo, a zabawa jest super. A jeśli macie jakieś swoje ulubione miejsce w Warszawie, w którym nie byliśmy, zostawcie je w komentarzach na dole pod filmem. Postaramy się je sprawdzić i zobaczyć, jak nam pasuje. Do zobaczenia. Hej.